Hej, cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Zagrajmy właśnie w Gothic 2. I tak właśnie idę w tej chwili do klasztoru. Zabijamy sobie te ścierwiatki, będzie już wszystko w porządku. Czy dostaniemy trochę chociaż expa? Ostatni odcinek, właśnie poprzedni, był trochę taki zmulony też, ale właśnie jakoś tak chęci nie miałem grać, wiecie, w ogóle nagrywać nie chciałem, nie chciał mi się tak, ale postanowiłem sobie, że nagram ten odcinek i nagrałem właśnie i teraz właśnie ten nagrywam. Ej ty, widzę, że przybył. Tak, czemu pytasz? Nie przydałby się wam tam dodatkowo? Nie wiem już, do kogo mógłbym się zwrócić. Skąd pochodzi? Kiedyś byłem kapitanem wielo... Parę miesięcy temu piraci posłali moją Magdalenę na... Próbowałem zaciągnąć się na jakąś łajbę, ale... Jedyny statek w Kori... Więc co mam robić? Oj, to... porwali Magdalenę, statek, wow, piraci, pewnie piraci ukradli jego statek, ale co ja będę tam już wnikał, co nie, w szczegóły przecież. O, mamy Milten? Milten, co ty tu robisz, panie? Jakim cudem udało ci się tak szybko dostać do klasztoru? No głupie pytanie. Prześlizgnąłem się przez przełęcz i udałem się wprost do klasztoru. Ominięcie niektórych z pilnujących przełęczy bestii nie było proste, ale koniec końców poszło mi łatwiej niż się spodziewałem. Wiesz może, gdzie są pozostali? Gorn całkiem nieźle zniósł pobyt w więzieniu Garonda. W każdym razie zamierzał zajrzeć do Lee i dowiedzieć się, co słychać na farmie. Jak go znam, odbija sobie teraz z nawiązką długie dni postu w więzieniu. Założę się, że nieźle już spustoszył spiżarnię najemników. Diego mamrotał coś o wyrównaniu rachunków, ale nie wiem, o co mu chodziło. Podejrzewam, że wrócił do miasta. Znasz go przecież. Zawsze szuka okazji do zarobku. No tak. Możesz mi coś powiedzieć o tych zakapturzonych postaciach? Niestety nie, ale mam co do nich bardzo złe przeczucia. Lepiej nie w... O, właśnie. Chcę się nauczyć. I tak, teraz... Chcę zwiększyć... Czekajcie, ile ma... W ogóle mamy many przede wszystkim, bo... Teraz się właśnie nauczę jakiegoś... chociaż jakiegoś zaklęcia nowego, tylko nie wiem, czy mamy... Jakieś... No, trochę słabo idzie teraz, na razie. Ale się nauczy właśnie. Oj, najpierw miałem, kurde, sobie zwiększyć do 65 manę przecież. Chcę zwiększyć. Do 60 był, żeby było. Tam mieliśmy 61, to C1 będę. Nie wiem, ile teraz mam, kurczę, zaraz muszę sprawdzić sobie jeszcze raz. 65, dobra, i... Chcę się na... 5 wichru. A niech będzie też to, żeby już było, żeby był święty spokój, chociaż z tym czymś, nie wiem, czy dobrze to zrobiłem, ale, a nie wiem, czy mamy święta strzała, nie wiem, wypróbujemy sobie to, może, za niedługo, ale na razie nie będę. Jeżeli on tego nie widzi, to przecież nie mogę mu pomagać wbrew jego woli. Nie, nie musisz o to pytać. I tak, idziemy teraz do Perokara, ta, dobra. Przybywam z Górniczej Doliny. Jakie wieści przynosisz? Zebrała się tam potężna armia orków i smoków. To już wiemy od Miltena. A co z... Niestety ruda, którą wydobyli ludzie Garonda, nie zaspokoi raczej potrzeb królewskiej armii. Zaiste, w mrocznych czasach przyszło nam żyć. Zaatakowały mnie tajemnicze postaci. Tak, wiem. To poszukiwacze. Pomiot z otchłani Beliara. Strzeż się ich, bo spróbują zawładnąć twoją duszą. Jeśli im ulegniesz, przestaniesz być sobą.
Tylko w klasztorze znajdziesz wtedy pomoc, więc uważaj na siebie. Poprosiłem Karrasa, by przyjrzał się tej sprawie trochę bliżej. Miejmy nadzieję, że dzięki niemu znajdziemy jakieś rozwiązanie tego problemu. Weź to! Gdybyś potrzebował pomocy, ta runa przeniesie cię prosto do klasztoru. Pamiętaj, od twojej siły... O, dziękuję. Przybywam po oko i nosa. Widzę, że sam Lord Hagen upoważnił cię do zabrania świętego amuletu. Niestety, muszę cię rozczarować. Padliśmy ofiarą niecnego spisku nieprzyjaciela. Oko i nosa zostało wykradzione ze świętych murów klasztoru. Kto się poważył na coś takiego, mistrzu? Siły zła cechuje niezwykła przebiegłość i skrytość, mój synu. Jego słudzy rzadko działają w świetle dnia. A jednak żyjemy w dziwnych czasach. Dziś nieprzyjaciel pokazuje się w biały dzień, na ulicach i placach miast. Jasny to znak, że nie obawia się swych wrogów. I jeden z naszych oddanych braci, kandydat do zaszczytnego tytułu arcymaga ognia, okazał się szpiegiem nieprzyjaciela. Mówię o Pedrze. Nieprzyjaciel zawładnął jego duszą i zaatakował z najmniej Pedro wdarł się do najświętszych komnat klasztoru i wykradł... Obawiam się, ham jeden. Że zbyt długo przebywał sam poza murami klasztoru, pozbawiony naszej pomocy i narażony na... Czego mogę się... Przede wszystkim masz prawo poznać wielką tajemnicę kręgów magii. Dzięki niej będziesz mógł wykorzystywać runy. Zgłębiając kolejne z 6 kręgów magii, będziesz mógł posługiwać się coraz potężniejszymi zaklęciami. Odpowiednie formuły poznasz od braci z naszego klasztoru. Każdy z nich specjalizuje się w pewnej dziedzinie. Karas, na przykład, jest mistrzem przywoływania, a Hyglas może cię nauczyć tajników magii ognia. Mistrzem w dziedzinie magii lodu i grzmotu jest Marduk. Parlan natomiast wprowadzi cię w pierwsze kręgi i po... Ale każdy z nich nauczy cię tylko magicznych formuł. Okej. Udało wam się ustalić... Pedro powalił na ziemię kilku nowicjuszy, którzy próbowali go powstrzymać. Wysłaliśmy za nim naszych braci. Jeśli chcesz ich jeszcze dogonić... Dobra. Pobóg. Niech i... Dobra. Kurde, i znowu pies szczeka, ja nie jeszcze mogę. Jedno. Trzymaj się z dala od przydrożnych kapliczek. Doszły nas wieści o tym, trudno przewidzieć. Ten problem jednak nie powinien cię interesować. Aha, okej. Nie tak szybko. Mam dla ci... A dokładniej? Przynależność do Bractwa Ognia. Jak wiesz, nasz kościół... Wydarzenia ostatnich dni... Czy straż miejska... Straż odpowiada za bezpieczeństwo w mieście. Ta sprawa wykracza daleko poza jej jurysdykcję. O co dokładnie? Ktoś w mieście sprzedaje fałszywe udziały w kopalniach rudy znajdujących się w byłej kolonii karnej. Udziały te nie przedstawiają żadnej wartości. Mimo to mogą stać się zarzewiem konfliktów wśród ludności. Na to zaś nie możemy sobie pozwolić. Doszły mnie słuchy, że oszustowi udało się dotrzeć do kilku najbardziej wpływowych kupców w mieście. Musisz odnaleźć tego złoczyńcę. What the fuck? Kara... O co, come on? Dobra. Postaram. Jest... Jeśli dobra. Jak? W takim razie... Oj, dobra już. Jako... No kurde, o co, come on? Ja nie chcę robić jego zadania, ale dobra. Jak każą, to każą, tam pójdziemy już. Działam zawsze w imieniu. Dobra. Tutaj jest ten Gorax. Potrzebuję po prawej stronie. Potrzebuję. O właśnie, tutaj coś mamy. Jakieś te zwoje. Kula ognia, bryła lodu.
Chwila. To są te przemiany, tak? To tam za bardzo mi to niepotrzebne jest. Tak myślę sobie kupić te ognisto strzały, ale na razie nie, To sobie kupię jedno. Lodowa strzała też. Tego ze dwa kupimy sobie, tych kul ogień. Kula ognia w ze dwie. Bryła lodu. Nie, tego za bardzo mi też nie pasuje. Dziwne. Z tego wyniknie tylko jeszcze więcej kłopotów. Dobra, czekajcie, może porozmawiamy z każdym teraz. Zobaczymy. Babo. Nie, z tobą nic nie mam do porozmawiania. A z tym? Krąg drugi, tak? Kto ci to powiedział? W zupełności się z tobą zgadzam. Wprowadź mnie w tajniki trzeciego kręgu magii. Tak, najwyższy czas, byś poznał będziesz ich potrzebował. Zło nie śpi. A jedynie potęga Inosa. Przekazałem ci już wiedzę z zakresu wszystkich kręgów, jakie znam. Jeśli pragniesz poznać magię wyższych kręgów, porozmawiaj z Karasem. Przecież wiadomo od dawna. Niech. Nic tego nie zmieni. Ale żeś mi dużo powiedział, kurde. No po prostu dużo, bardzo. Biedakowi można tylko współczuć. Dobra, idziemy teraz. To zdrajcę tego Pedra całego. Kurde. Czekajcie, za ile kolejny poziom? Zara będzie kolejny, ta? Kurde, nie wiem jak to rozkminić, żeby było jak najlepiej, wiecie. Żeby jak najlepiej atakować, walczyć tymi, tymi zwojami, wiecie, bronią i tak dalej, i tak dalej. I... Nie przechodził tędy jakiś nowicjusz? Jasne. Tam pobiegł. Skoczył z mostu do wody i popłynął jakby... Jeśli udajesz się do klasztoru... Jak myślisz? Może. Chociaż jakoś nie wyobrażam sobie... Dość tych bzdur! Dobra. Tędy, tak? Mówisz, że tędy pobiegł, tylko... A, dobra, tędy, okej. Okay. Teraz pytanie jest... Kurczę, nie chcę się pogubić, wiecie? Chyba... Tak jak biegliśmy do tego, to... Też była taka właśnie... scena właśnie. My też tam biegliśmy, tylko nie pamiętam już którą stronę, czy w to, czy w tamto. Spróbujmy w tą. Ale chyba źle. A nie wiem, a może dobrze. To ma być tam jeszcze... Na pewno spotkamy jeszcze kilku tych poszukiwaczy. Kurde, tylko jak... Nie wiem jak ja dam radę z pioruny. Ja pierdziu. Dobra, to ja będę tam martwił się, damy radę jakoś. A jak nie, to będę, wiecie, próbował. No, chcę skoczyć, kurczę. Właśnie o to mi chodziło.
Cheng? Co tu się dzieje? Co masz na myśli? Jesteś już drugą osobą, która... Kim był? Wyglądał jak jeden... Mów sobie co chcesz, ale ci kolesie na pewno... Popatrz tylko na te ich... Uważ... Bez obrazy. A dokąd? Na górę. Aha, okej. Muszę ruszyć. Jasne. Pies pierniczej kupi poszukiwaczu, ja pierdziu. Dobre. Bo ja cię pierdziu. Oh my god. Teraz się źle się dzieje. O właśnie. No, co za... Spiruny kupię, szczury. Nie, nie wierzę. Kurde, co za skurczy bykol jeden. Spierniczaj stąd, dobrze? Nie, nie tak. Nie atakuj mnie! Kurde, co za skurczy bykol jeden. Jaki głos! Jezu, ścierwy jady! Wygrałem ze ścierwojadami. Tam jest kolejny. Kolejny poszukiwacz, gdzie jesteś? Wolna bestia. Damy radę. Niczego tu nie znajdę. O kurde, nie, nie wierzę. Nie wiem, jak ja dam radę z nimi. Z tymi poszukiwaczami i tak dalej, i tak dalej. Tylko chwila. Tędy? Nie tędy, chyba tędy trzeba iść. Na to wygląda. Albo pomyliłem się. Kto wie? Tutaj? Chyba tak. What the fuck? Martwy nowicjusz. Pewnie zabił go ktoś. Pewnie poszukiwać. Tylko żeby mi się udało szybko zrobić, to wiecie, zabrać amulet,
kurde, wszędzie słyszę jakieś dźwięki w piruny. Ścierwo jada i tak dalej, wiecie. Jakieś zwidy mam już. Mam nadzieję, że dobrze idę, ale... Pięknie, pięknie. Nie atakuj mnie, głupi, jeszcze muszę wpiąć. Dobra. Nic tu nie ma. Kurde, skubaniec trochę mi odjął. Trochę jestem niezadowolony, ale... Ale co zrobić? O, kolejny poszukiwacz Dead. Gdzie jest ten słoneczny krąg, tak jakby trochę, można powiedzieć. No, słoneczny krąg, coś takiego. Bo nie wiem, czy dobrze poszedłem w ogóle. Mam nadzieję, że dobrze. Chyba dobrze, ale nie wiem. Topielec. Kropica. Kolejny. Martwy nowicjusz. Ścierwojady tylko są. O ja pierdziule. Gdy może skąd... Nie, nie wierzę. O ja pierdziu, spierniczaj stąd. Ej no, o co kaman? What the fuck? Kogo my tu mamy? Czy nie przech... Przeszło tędy dzisiaj wielu dziwnych ludzi. Włącz... Faktycznie, był z nim. Aha, to tutaj może jest ten kamienny krąg, no czy słoneczny, też tak można powiedzieć. Ale nie, bo tam chyba jest przecież ten, czarny troll chyba. Zaraz to ogarniemy, czy tutaj, czy nie tutaj. Tutaj? Nie wiem. Nie, to nie tutaj, na pewno nie. Na pewno tutaj, ale... 100% nie wiem. Nie jestem pewny. To topielec? Topielec, tu damy radę sobie z nim. Ognik, co ty robisz? Kurczę. Kropica? Ale przecież to... Puh, what the f... Dobra. Kurczę.
Kurde, gdzie ten okrąg jest? Czy krąg? Kurczę, też się pogubiłem. What the fuck? Czyżby się pogubiłem? Czyżby czy nie czyżby? Nie wiem. Niczego tu nie ma, ile. Hu, czyżby się pogubiłem? Pewnie tak. Tam jest topielec. Tam też jest topielec. Ścierwojadek. To sobie ścierwojady wybijemy stąd. Pięknie. Czyżbym się pogubił, pewnie tak. Bo tutaj siedzą, ale nie. Tutaj wątpię, żeby siedzieli tu. Albo tutaj jakieś drzwi są, o. Aha, to ja idę stąd. Bo tam są gobliny. Tu są kolejne drzwi, ale nie... Aha, tam nic nie ma. Dobra, tu idziemy stąd. O kurde, nie. O właśnie, o to mi chodziło. Mana, właśnie tutaj o manę mi chodzi. Kurde, tu, dobra. Chodź tu. Nie ma czego plądrować. Nic tu nie ma. Ktoś został? Aha, tam jeszcze jeden został, dobra. Teraz pytanie... wiem już. Wiem, dobra. Ale to za chwilę. Dobra. Tak sobie zrobimy. Taki myk. Już wiem, trzeba tam skręcić. Nie prosto, tylko w lewo. I tam będzie ten właśnie słoneczny krąg pewnie. Ale... tak jest. Nie wiem już, w co wierzyć. Tak, naprawdę tak powiedział. Kim jest? Co to ma być? Nie mam ci nic, tylko uwaga! Co tu? A co cię... Szukam. To bardzo ciekawe. Tak. Ciebie. Ha, ha, ha. Nie powinienem tu przychodzić. Za co to?
Ja pierdzielę, serio? Głupieś? Głupić czy co? Ce? O ty! Gin, nikczemny bandyto! Dzięki, dzięki Grimbaldzie. Jeszcze cię dorwę! Głupi dureń. Ty fra... Lepiej zaopiekuję się twoją bronią. No, też tak myślę. Też tak myślę, Grimbaldzie. Kurde. No nie, nie wierzę. Tak i tak. A, jeszcze mana. Tak sobie zwiększę. Zobaczyć chciała tu, czy ktoś w ogóle tu będzie. Przede wszystkim, wiecie? Tu na razie nie widzę żadnego tego słonecznego kręgu, czy coś takiego. Nie wiadomo, gdzie to może być. Ale to chyba tutaj będzie. Tak, jest. Poszukiwacz. Mamy ich. Kurde, nie wiem ile tam jest tych poszukiwaczy. Chyba jeden tylko. Po co ja zużywam tę manę, jak ja mogę je zabić? No nie, jeszcze te pyda... Dobra, widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć.